Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was na 9. odcinek z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. Harry, chcesz coś kupić? Hej, Harry, chcesz pohandlować? Dobra, to idziemy od razu po fasolki. Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Slytherin. Chyba musicie kogoś wysłać do pokoju nagród. A ile razy ty tam byłeś, Potter? Może następnym razem ci się poszczęści. Aż kręćka dostał. No i dobra, nie będę miał fasolek. Nie będę płakał. Hej, Harry, jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Chyba nie myślisz, że był kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Alo, Honora. W sumie, kurczę, teraz wolałbym sobie tutaj pochodzić, no ale cóż. Hej, Harry! Pohandlować? Nie. Idę, Ron, idę. Szybciej, Harry! Ja mu zaraz dam szybciej. O właśnie, chwila, bo tutaj są tutaj te do skakania. Hej, Harry, chcesz coś kupić? Alo, Honora. O. Jak już tu jestem. Alo, Honora. A tu już byłem. No tutaj też to robiłem. Flipendo. Dokładnie, nic więcej tutaj nie było. Tu na górę mam. Aha, biblioteka i koniec. Tutaj chyba... A nie, jest coś do skakania. O, znowu sam poszedł w prawo, no. Czemu? Nie mogę tego przeskoczyć. Okej. Okay. Czyli coś muszę zrobić, żeby tam otworzyć. Pytanie co? Może coś wyżej. Nie wiem, tu tego nie ma. Tam też już nic nie ma. Tu nic więcej nie ma, według mnie przynajmniej. Kurczę, no. Spróbuję z tym Lumosem, może o to chodzi. Po prostu wygasł albo coś. Nie, to nie chodzi o to. Kurczę, no. A tutaj, prawdę powiedziawszy, nawet nie widzę coś, co by można było w jakikolwiek sposób użyć, w sensie rzucić zaklęcie. Nic, pobiegam tak na razie, no ale no nic tutaj nie ma. Tu może coś pod tym być, żeby zrobić, ale... Aha, dobra, nieważne. Ojejku, Hauncey Aldrich, nie wiem, jak się czyta to imię. 1842-1379. Pierwsza znana ofiara smoczego trądu. No to widać po nim ewidentnie. Jeśli pojawią się jacyś pacjenci, będziesz musiał wyjść.
A co im chcecie zrobić? Żeby nie było świadków. Artemisia Lufkin 1754-1825. Pierwsza czarownica, która została ministrem magii. O. Ciekawe, jak potężna była. No dobra, kurczę, teraz by było fajnie pochodzić i poszperać z jakimiś sekretami. Już nie wiem, gdzie byłem i wszystko wziąłem, a gdzie... Oj. A gdzie nie? A, to jest tylko on. Zawsze to jedna fasolka. To sala kolekcji obrony przed ciemnymi mocami. No wiem. Kurczę, za długo. Już nie pamiętam, w którym byłem. W tym? To jest teraz środkowe. O! O! Alberta Tufil. 1391-1483. Zwyciężczyni otwartych mistrzostw Anglii w czarodziejskich pojedynkach z 1430 roku. Sławiła się pokonaniem faworyta, Samsona Wiblina, za pomocą czarów wybuchania. Czyli ona go po prostu wybuchła. Hej, Harry, chcesz coś kupić? Aha, czyli tędy po prostu szybciej się... Na dane piętra dostaję. A właśnie, tutaj już dawno nie byłem. No i zostały dwa klucze. W ogóle widać teraz, że brązowe karty dodają życie, w sensie paski życia, srebrne klucze, a złotych nie mam żadnych i w sumie ciekawe, czy w ogóle coś dodają. Hello, Ron. A w sumie tutaj co? Jeszcze wyżej bym skoczył, czy co? Aj, nie to klikłem, ale trudno. Aha, jedno wyżej, dobra. A w sumie tutaj gdzieś było z prawej, tu chyba, nie? No nie trafiłem. O, to jest ta woda. Kto to? Chcecie rzucić czymś jeszcze? Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak, tam leży. Ostrożnie. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Szczególnie słownik. Wygląda dla niektórych. Jak stary pamiętnik. Należał do T.M. Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty.
Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Czy wiesz coś o Komnacie Tajemnic? Oczywiście, że wiem o Komnacie Tajemnic. Kiedy byłem na 5. roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. Harry był oczarowany wspomnieniem, które pokazał Riddle. Chodź, trzeba cię stąd zabrać. No już, do pudełka. Tak, właśnie. Chodź! Właśnie tak! Dobry wieczór, Rubeusie. Co tu robisz, Tom? To już koniec. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. Ale młodziutki Hagrid. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne, co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Nie! Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi. Jak myślisz, ile tu się pomieści potworów? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustało. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla zniknął. Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć. Głos. Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcję. A ja muszę pogadać z Hagridem. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie, jak się dostać do Komnaty Tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry. Jak już tu jestem, to nie mogę sobie tak iść. Muszę pomieszkować. Almeric Sabridge, 1602-1699. Sławił się pokonaniem trolla rzecznego, który uniemożliwiał przeprawę przez rzekę Wye. Rzeczony troll rzeczny o wadze 1 tony uważany jest za największego osobnika tej rasy żyjącego w Anglii. Taki Conan barbarzyńca trochę. To jest dormitorium dla facetów, a dla kobiet już nie? Nie wiem, czy zapisać. Dobra, zapiszę. Bo nie wiem, kiedy tutaj kolejny raz będzie zapis. Sprawdzam, bo... Ale wyszedł? Co on robi? No, co jest? Okej. Okay. Jakieś czary. O, 5. pasek życia. Archibald Alderton, 1568-1623, sławił się wysadzeniem w powietrze wioski Little Dropping w Hampshire.
podczas próby wyczarowania tortu urodzinowego. Co mogę użyć. No co jest? Coś tu musi być. Tylko nie wiem jak to otworzyć. Chyba, że to tamten na dole otwiera i tu się pojawia. Kurczę, tak może być. Zaraz sprawdzę. Yakunda Sykes, 1915, czasy obecne. Jako pierwsza i jedyna przeleciała nad Atlantykiem na miotle. Ciekawe jaką miotłę miała, nie? Jaki model? Norwell Twong. 1888-1957. Zginął ratując dziecko niemagicznych przed zbiegłą Manticorą. Pośmiertnie odznaczony orderem Merlina pierwszej klasy. Mam wrażenie, że już go czytałem. No właśnie, ja tutaj nie wiem gdzie to się zrobiło. A może to się zrobiło właśnie z tamtej strony? Nie. O, ale widzę, że tam jeszcze coś jest. A, to tutaj się zrobiło. No właśnie, wejdź za tym Lumosem, nadążyj, nie? Totalnie inna strona. Mirabella Plunkett, 1839. NN, to nie wiem, że nieznane? Nie mam pojęcia. Znana z wakacyjnego romansu z Trytonem z Loch Lomond. Gdy rodzice zabronili jej małżeństwa, zamieniła się w łupacza, nigdy jej nie odnaleziono. Aha, czyli NN, że faktycznie nieznane. I dobrze mówiłem, że to jest droga do Hagrida. O, ale blisko. Cicho. Właśnie do domku Hagrida wszedł ktoś bardzo podobny do Luciusza Malfoya. Jest źle, Hagridzie. Bardzo źle. 4 napaści na dzieci niemagicznego pochodzenia. To już zaszło za daleko. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać? Dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów? Nie do Azkabanu? Niestety tak. To przykre, Dumbledore, ale wszystkich 12 członków Rady uznało, że ty także powinieneś odejść. Od tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli Rada Nadzorcza chce, bym się usunął, Luciuszu, to oczywiście odejdę. Nie. Jednak przekonacie się, że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. Gdyby ktoś chciał znaleźć coś paskudnego, wystarczy, że pójdzie za pająkami. One go zaprowadzą, gdzie trzeba. To jest klucz do całej sprawy, tyle powiem. Chodź już, Hagridzie. Dobra, idę. Teraz dopiero mamy kłopoty.
Nie ma Dumbledora. Codziennie będą ataki. Patrz, tam! Chyba idą do zakazanego lasu. Ale ja tam nie chcę iść, bo jeszcze tutaj coś jest. Alohomora. Jeszcze nie biorę zapisu. Havelock Smithing, 1634-1710. Ekspert w dziedzinie jednorożców. Pracował przy tworzeniu rezerwatów jednorożców na terenie Anglii. Świetliki. Oj, tu już nic nie ma. A gdzie jest kieł? Dobra, ja jeszcze tutaj polecę, bo jestem ciekaw z prawej strony. Czy jest zamknięte to do Quidditcha, czy jest otwarte, bo nie zwróciłem uwagi wcześniej. A miałem tylko póki co ten jeden trening. Zamknięte. Aha, i nawet cała tablica zniknęła. Trzeba poważnie się zaczęło robić w Hogwarcie. Więc do zakazanego lasu. Oj. Kółeczko, na szczęście lecimy. Za wysoko, żeby się wspiąć. Pomogę ci, Harry. Ale do zakazanego lasu będziesz musiał iść sam. Jaki cwany. Jak mi pomógł, jak sam wlazłem? Kurczę, bał się, nie chciał iść i sobie wymyślił. Co za cwaniak. Udało jakoś, dobra. Na. Muszę te grzyby porozwalać. Tam trzeba na dół zejść. Co tędy mogę? On wyciąga z tego... A, to zaczekam. Gdyby mnie nie atakowały. Jedźcie. A i to wszystkie? No bo tamte ściąłem, nie? Dlatego. Nikt tu sędzi.
Tam wygląda, jakby coś było, nie? A te rozgniotę butami. Ale mgła. Oj, karta. Chcę ją mieć. No nie w tę stronę. Oh my god. I poleciałem w nicość. No dobra, to teraz nie będę nic ruszał, tylko polecę tak, jak to chcę. Gifford Olerton, 1390-1441, znany pogromca olbrzymów. Zabił olbrzyma Hengista z Górnego Barnton. No i dobra, to co, teraz muszę tam znowu lecieć naokoło. Ech, bo tam pewnie bym się zabił, gdybym zeskoczył. Szaba nie jest mi potrzebna. Złazić ze mnie. Gdzie to się otworzyło? O. Perpetua Fancourt, 1900-1991. Czarownica, która wynalazła lunoskop. To był przyrząd do badania faz księżyca, z tego co pamiętam. I chyba w którejś książce było coś takiego, że rozgniewany Harry chyba przez śmierć Siriusza rzucił lunoskop Dumbledora do kominka. I kolejne 10 i klucz. Wow, ale dźwięk zawariował przez chwilę. Gondolin Oliphant, 1720-1799. Znany badacz życia i zwyczajów troli. Zatłuczony kijami na plenerze w Cotswolds. No, taka Robin Hoodka. Gondolina. Tylko czemu znany badacz? Przecież to widać, że to kobieta. Co za dźwięk? Coś się tam rozwaliło. Chyba, żebym nie wrócił po prostu. Dobra, ten zaraz stanie. O kurczę, dwa razy aż musiałem go trafić, jak jacyś wojownicy. Najpierw na spokojnie. Defender.
Gryffindor. Ciekawe. Dorcas Wellbeloved, 1812-1904, założyciel towarzystwa dla zubożałych czarownic. No, czerwony kapturek taki, nie? Chociaż tu jak dziewczynka z zapałkami też mi się kojarzy. No, tego się nie spodziewałem. Dobra, ale chodź tutaj, bo musisz mi tu fasolki pozbierać. Do roboty. Ja sobie zaczekam. Tu nawet odskoczę, bo wtedy nic mi pewnie nie zrobi. Też kurczę, muszę patrzeć, czy wstał. Bo na razie biega. O, dobra, zaczyna. O, kwestia cierpliwości teraz. Latają tam. Dziękuję bardzo. Na zasłużoną przerwę. No nie. O. Myślałem, że zleca. Aha, czyli ja i tak tutaj musiałem iść. No tak, no dobra. O, bym zleciał. Commander, 1897, czasy obecne. Autor znanej publikacji Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. No, on, ta karta też była w pierwszej części. Też mówiłem, że już w tych czasach Newta trochę inaczej kojarzymy, nie? Oczywiście za czasów młodości. I nadal jestem zły, jak te filmy popsuli. Za dużo polityki, za mało zwierząt. Aragogu, jest tu człowiek! Czy to Hagrid? Nie, ale jestem jego przyjacielem i chcę mu pomóc. Dlaczego trzeba mu pomocy? Ktoś mówi, że Hagrid wypuścił kiedyś w Hogwarcie potwora. Ten zabił kogoś wtedy, a teraz wrócił. To on mnie wypuścił, ale odesłał mnie. Nigdy nie wracałem. I nikogo nie skrzywdziłem w Hogwarcie. Czyli ty nie jesteś strażnikiem komnaty tajemnic? Nie. Strażnikiem jest prastary stwór, którego pająki boją się nade wszystko. To on zabił dziewczynkę w łazience, nie ja. Dziękuję. Chyba już pójdę. Nie. Nie mogę odmówić moim dzieciom świeżego mięsa. Żegnaj, przyjacielu Hagrida. Jeśli tylko uda się przeciąć te sieci zaklęciem Defendo, Aragog na pewno wpadnie do jamy. Zanim moje dzieci! Victus Entra!
dzieci! Kto sen? Diferno. Diferno. Przypomnę, że miały ponad 15 potionów na życie, nie? Teraz najgorzej to Aragog w sumie nie był największym potworem, tylko ogólnie pająki dla ludzi, którzy mają arachnofobię. Mam nadzieję, że dajecie radę. Coś dobrego wynikło z lekcji z Lockhartem. Rictu sempra! Świetna robota, Harry. I zobacz, znalazłem samochód taty, ale mam okropną wiadomość. Zaatakował Hermionę. Jest spetryfikowana jak reszta. O nie! Musimy ją jak najszybciej odczarować. Właśnie! A, no tak, tam już byłem. No dobra, to znowu tutaj nie widzę zapisu. Nie wiem, czy na sam dole jest, nie chce mi się tam iść niepotrzebnie. Skończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zagadka coraz bliżej jest rozwiązania. Wiem, że trochę po fakcie, bo już każdy zna film, książki i tak dalej prawdopodobnie. Ale mimo wszystko. Póki co, dzięki za oglądanie i zobaczymy, co czeka nas w następnym odcinku. Cześć!